No proszę, może być też może być głośno. Może być cicho. Jeszcze. Zbliża się do publiczności i ciasny prawy zakręt tym razem. Proszę mi wierzyć, że dużą sztuką, jeżeli chodzi o pilotaż samolotów myśliwskich, samolotów ponaddźwiękowych, jest to, by one wykonywały figury w powietrzu w bardzo wolnym tempie, tak jak to właśnie oglądamy. Co prawda ta maszyna nie obraca się tak szybko jak znacznie lżejsze samoloty akrobacyjne, niemniej jednak no, ma tak duży zapas mocy i takie możliwości. Piękny jak to, gdy robi to na dużych kątach natarcia z niewielką prędkością. Dlatego pilot prezentuje nam możliwości tego samolotu, pokazując to no, na krytycznych kątach natarcia. A kiedy trzeba, przyspiesza. Proszę zobaczyć, zawisł niemalże nieruchomo teraz. Stanął w miejscu. Pierwsze. Brawo. Brawo. Ja pierdzielę. Teraz ześlizg na ogon. Wow. I figura, którą widzieliśmy tutaj w wykonaniu znacznie lżejszych samolotów akrobacyjnych, a tu w wykonaniu wielotonowej maszyny. Su-27. Wielkie brawa. Brawo. I raz jeszcze widzimy, jak prawie prędkość spada do zera. Proszę zwrócić uwagę, wisi w powietrzu nieruchomo. Przez kilka sekund. Trzy. Wielkie brawa. Brawo. Mistrzostwo. Brawa powinny rozbrzmiewać tutaj. To specjalnie dla Państwa ten niesamowity pokaz umiejętności pilota i możliwości maszyny.
No i teraz będzie w szybkim przejściu. I w bardzo ciasnym. No i widzieliśmy dynamiczne wznoszenie na dopalaczach, a teraz zobaczymy chyba go w wolnym przelocie. I już ciasny prawy zakręt na oś pasa. No i zobaczymy teraz, proszę Państwa, jak SUV prezentuje się w wolnym przelocie. Proszę zwrócić uwagę, otwarty hamulec aerodynamiczny tam na grzbiecie. Charakterystyczna klapa, którą dobrze widać. I zdjęta moc tych silników. Prędkość minimalna. Defilada przed Państwem. SU-27. Ukraińskie siły powietrzne. Zaraz pokaz mocy silników. Czasu potrzeba, by te prawie 20 ton zebrać w powietrze w ułamku sekundy. Z tak powolnego przelotu nabrać wysokości, a teraz przejść jeszcze przed Państwem. Z lewej do prawej strony. Zapalone światło, wyrzucone podwozie, konfiguracja do lądowania. I raz jeszcze, przed Państwem SU-27. Wielkie brawa. Podziękujmy mu. O, naprawdę, niesamowicie. Tak jest. I podwozie już schowane. Zakręt z utratą wysokości i naborem prędkości. Widzieliśmy wolny przelot, to teraz zobaczymy troszkę szybszy. Samolot w wersji szkolnej dwumiejscowy, natomiast muszę powiedzieć, że od samego początku SU-27 w wersji szkolnej były budowane jako samoloty. Także te samoloty, nawet w wersji szkolnej, mogą brać udział w misjach bojowych. Mogą być wyposażone zarówno w rakiety, jak i bomby kierowane. Kiedy pojawi się tutaj przed Państwem raz jeszcze, proszę zwrócić uwagę, charakterystyczne zaczepy są pod skrzydłami i na końcówkach skrzydeł. Szybki przelot.
prędkość będzie wytracał gdzieś nad Władysławowem, a nie, idzie do góry. Kiedyś koledzy, którzy pracują w służbie zbliżania na radarze, powiedzieli, że kiedy samolot myśliwski idzie pionowo w górę, to znika na kilka sekund z radarów. Po prostu nie są w stanie go zlokalizować. Myślę, że taką sytuację przed chwileczką widzieliśmy. Jeszcze beczki na wznoszeniu. Nabór wysokości. No i proszę bardzo. Grad Gwiazd dla Państwa. Z pilotem Su-27 będzie można porozmawiać w namiocie pilotów już o godzinie 14.30, dlatego też zapraszamy. Serdecznie Państwa zapraszamy. To już za kilkanaście minut. W ogóle najliczniejszą mamy w tym roku reprezentację samolotów Suchoi tutaj, bo oglądamy samoloty wojskowe, ale będziemy oglądali także maszyny akrobacyjne, też marki Suchoi. Tak wczoraj stwierdziliśmy, że chyba 5 typów samolotów właśnie Suchoja mamy w tym roku w Gdyni, od tych najmniejszych do tych największych. Właśnie jak Su-27. Można je oglądać także na wystawie statycznej. Zapraszam Państwa serdecznie, bo naprawdę ten samolot robi duże, duże wrażenie. Po Państwa lewej stronie chyba już podchodzi do lądowania, chociaż nie słyszałem, by prosił o zgodę na lądowanie, więc być może przedefiluje przed nami jeszcze od lewej do prawej strony. Będzie to szansa na zrobienie zdjęcia. Więc telefony w gotowości. Pamiętajcie, wykonujemy fantastyczne zdjęcia dzięki temu właśnie, że w tym momencie będziemy mogli je wykonać i wrzucamy je też do sieci. No i aby było głośno nie tylko tutaj, ale również i w sieci. Hashtag AeroBaltic. A nie, jednak chyba ląduje. Jeszcze go nie widzę. Tak, ale nie wiemy, bo to jest dla nas... Na ekranie. Tak, już dotknął kołami drogi startowej. Będzie okazja, proszę Państwa, by pozdrowić pilota. Szczególnie ci z Państwa, którzy są tutaj przed nami, przed stanowiskiem komentatorskim i po prawej stronie. Pozdrawiamy Julia, pilota ukraińskich sił powietrznych, który prezentował nam swoje umiejętności, niebywale wielkie, a także możliwości tego samolotu. Gdynia pozdrawia. Wielkie brawo, bardzo dziękujemy za piękny pokaz. Moi drodzy Państwo, jak wiecie, mamy niesamowicie napchany nasz plan dzisiejszych pokazów. Mnóstwo rozmów również na scenie. Już teraz mamy przyjemność gościć gospodarza dzisiejszej imprezy, prezydent miasta Gdynia.